Dzień dobry, Marek Łakowski. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. To prawda, panie dyrektorze, że wozicie w karetkach pacjentów po 5, po 8 godzin nawet? To prawda, system już doszedł do granicy wydolności. To, co mówił minister Niedzielski, że on będzie testowany, to według mnie już jest przetestowany i już jest po prostu niewydolny. Co znaczy system? To znaczy chodzi o ochronę, chodzi o szybkie dostarczenie tego chorego do odpowiedniej placówki medycznej? Dla mnie cały system ochrony zdrowia i walka z pandemią to już jest niewydolny. Rząd według mnie nic nie zrobił w tym kierunku przez pół roku. Nie opracował żadnej strategii na wypadek wzrostu zachorowań dużej ilości. To jest tylko gaszenie pożarów, przerzucanie odpowiedzialności i ciężaru walki na szpitale powiatowe. Ze strony rządzących, no ja przynajmniej nie widzę żadnej strategii. Można powiedzieć, że koronawirus wymyka się spod kontroli, bo z tego co wiem, u pana też są zakażeni pracownicy, tak? Pan ma chyba 256 pracowników, dobrze pamiętam? Tak, dużej ilości wśród pracowników, dużej ilości zachorowań nie ma, chociaż one oczywiście są, no trudno się ustrzec. 10-12 osób chyba, tak? Tak, łącznie z kwarantannami. No więc my jeszcze pod względem kadrowym jesteśmy wydolni. Natomiast no, nie jest normalną sytuacją, żeby czekać z przekazaniem pacjenta na oddział 3-4 godziny. Pacjent przebywa w tym czasie w karetce i nie ma szpitala w rejonie, który byłby w stanie go przyjąć, który miałby wolne miejsce izolacyjne. No właśnie, te miejsca izolacyjne są w Częstochowie w ogóle jakoś dużo, czy wręcz przeciwnie? Bo nie wiem, no moim zdaniem powinno się zamknąć taki oddział, który no nie przyjmuje się za wielu pacjentów i zrobić z tego izolatki, tak? No nie wiem, ja to tak patrzę jako laik. Miejsca izolacyjne to jest właśnie wąskie gardło tego systemu. Procedura polega na tym, że aby przyjąć pacjenta na oddział, najpierw trzeba zrobić u niego wymaz i stwierdzić, że on nie ma koronawirusa. Jeżeli ma koronawirusa, no to podlega przekazaniu na oddział zakaźny lub do szpitala specjalistycznego trzeciego stopnia. To później się wiąże z dekontaminacją izby przyjęć czy SOR-u, czyli jest zamykana. I w tym momencie, jeżeli kilka szpitali ma to jednocześnie, a tak przy takiej liczbie zachorowań jest, to my po prostu nie mamy pacjenta, gdzie przekazać. Żaden szpital nie dysponuje wolnym miejscem izolacyjnym. No jak słyszę informację, że na przykład 500 mieszkańców w gminie Mykanów musiało iść na, nie wiem czy kwarantannę, jak to nazwać, czy musiało udać się do domu, dlatego że no, mają się obserwować, to ja się pytam, dlaczego nie można tym mieszkańcom zrobić wymazów, żeby natychmiast się dowiedzieć w ciągu jednej doby, kto ma już COVID, kto jeszcze nie ma tego COVID-u. Rząd ewidentnie broni się przed zwiększeniem ilości wymazów, dlatego że to pokazuje skalę epidemii. To pokazało również ta nieudana strategia włączenia POZ-u do walki z pandemią, ograniczenia nałożone na lekarzy POZ-u co do zlecania testów. To był kompletny niewypał ze strony ministerstwa i musiano szybko tą strategię zmienić. Natomiast szpitale powiatowe, rejonowe nie są w stanie utworzyć nieskończonej ilości miejsc izolacyjnych, dlatego że nie mają ani ku temu warunków technicznych, architektonicznych. To ich ogranicza i w tym momencie ten system się blokuje. Panie dyrektorze, jak pan ocenia działania sanepidu? Ja patrzę pod kątem, że no ktoś jest bardzo zaniepokojony, już wystraszony, że kto wie, czy nie ma COVID-a, bo jakieś pierwsze objawy, a sanepid każe się obserwować, ewentualnie pójść do domu. No i jeżeli ten człowiek ma COVID-a, ma koronawirusa, no to za chwilę nawet nie wie, że będzie zarażał pozostałych członków rodziny. Czy tak to powinno wyglądać? W obecnej sytuacji epidemicznej, to tu nie ma innego wyjścia, człowiek, który ma skąpe objawy,
lub jest bezobjawowy, bezwzględnie powinien się trzymać z daleka od służby zdrowia, bo tam jest narażony na ryzyko zakażenia. I tam, gdzie tylko można, powinien być izolowany w domu i leczyć się w domu, a unikać placówek służby zdrowia, które i tak są przeładowane i co tu dużo mówić, największe ryzyko zakażenia jest tam, na SOR-ach, na izbach przyjęć, bo tam bezwzględnie ci pacjenci są i przebywają. No, o przychodniach mówi się, że nie wpuszczają ludzi, bo ci mogą być chorzy. Do takich czasów doszliśmy, tak? Że lekarz czy ośrodki zdrowia nie przyjmują ludzi, bo mogą być chorzy. No to ten paradoks słyszałem, że teraz jak się jest chorym, to nie można iść do lekarza. Natomiast tu otwarcie, uregulowanie tego to jest gestia rządu i NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia, bo to wyregulować można, stworzyć odpowiednie procedury, tylko że rząd pół roku przespał z Ministerstwem Zdrowia i nic w tym kierunku nie działał. Najlepszym przykładem jest to, że jak była mała ilość zakażeń, to funkcjonowały szpitale jednoimienne, których potencjał był niewykorzystany. Jak zaczęła rosnąć liczba zachorowań, to te szpitale jednoimienne zlikwidowano. To są w ogóle niezrozumiałe działania. Ja mam takie czasami wrażenie, żeby nie skończyło się tragicznie, że państwo wozicie pacjenta z podejrzeniem może, bo jeszcze nie wiadomo, czy jestem covidowcem, czy nie, a ten człowiek przez 8 godzin w stresie może zupełnie na coś innego umrzeć. No to jest właśnie największy problem, to jest tych pacjentów podejrzanych, którzy jeszcze do tego mają inne choroby, którzy nie muszą być leczeni z powodu koronawirusa, tylko z powodu innych chorób, ale oni nie mogą być przyjęci na oddział, póki nie ma potwierdzenia, że są ujemni, dlatego żeby nie zakażali innych pacjentów przebywających na oddziale. Tu rząd znowu żongluje sobie liczbami, podając ile to wolnych łóżek mamy, i to jest żonglowanie tylko, dlatego że podaje liczbę łóżek, które rzeczywiście są w szpitalach, natomiast nie podaje, ile tych łóżek jest do wykorzystania. Podam panu prosty przykład. Jeżeli sala jest tylko dwuosobowa, a z tego się robi izolatkę, no to mamy dwa łóżka, tak? Nadal. Tylko jedno jest wykorzystane, a na drugie już nie można pacjenta położyć, tak? Bo leży tam pacjent izolowany i podaje się informację, no, że mamy wolne łóżko, ale jak pan zadzwoni do szpitala, to tego wolnego łóżka nie ma. Bo czy izolatka oznacza, nie izolatka ma. Oznacza, że tylko jedna osoba powinna być w takiej izolatce? Tak, jeżeli pacjent jest izolowany, to musi być sam. Dobrze. Panie dyrektorze, czy w kontekście tego, że wozicie pacjentów, pewnie jakby taksówką taki pacjent jeździł, to by z torbami poszedł, bo to 8 godzin jeździć z pacjentem to rzeczywiście nie za wesoła sytuacja. Czy nie brakuje jakiegoś lekarza koordynatora od COVID-u? Ja pamiętam w latach 90. też była jakaś trudna sytuacja z miejscami w szpitalach i tam był chyba lekarz wojewódzki, który decydował, ale ewentualnie wysyłał w swoim zastępstwie kogoś, kto całodobowo pełnił dyżur i to on decydował, gdzie ten chory ma trafić i jak najszybciej jakieś decyzje on podejmował, brał na siebie odpowiedzialności. Teraz są tacy lekarze koordynatorzy, czy nie ma? Są, ale nie do tego powołani. Jest stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. To jest stanowisko całodobowe, ale jednoosobowe. Jedna osoba bez wsparcia organizacyjnego nie jest w stanie tego ogarnąć. To powinien być zespół ludzi. W tej chwili słyszę pomysł, że tą organizacją na terenie województwa powinien się zająć wytypowany szpital jednoimienny, wskazywać, gdzie ci pacjenci rzeczywiście mogą jechać, gdzie są wolne łóżka i to koordynować, ale to widać jest dopiero w sferze zamiarów. Sytuacja już jest dramatyczna, a dopiero się myśli, co z tym zrobić. Dobrze. Co by pan doradził tak króciutko rządowi? Co trzeba zmienić? Przede wszystkim pieniądze znaleźć, tak? Bo na to wygląda, że szpitale, stacje pogotowia muszą w ramach swoich tych środków, które mają, muszą sobie radzić. No tak, mamy zwiększone koszty, natomiast wycena świadczeń nie uległa zmianie. Był przez pewien czas tylko ten wzrost 3%, co w żaden sposób nie pokrywa zwiększonych kosztów, ale
Tu z tym jeszcze jakoś sobie radzimy. Natomiast przede wszystkim są potrzebne zmiany organizacyjne, opracowanie procedur, tworzenie albo szpitali jednoimiennych, żeby tych miejsc izolacyjnych dla pacjenta było więcej. To jest sytuacja dramatyczna dla nas, mówię tutaj o ratownictwie medycznym. Jeżeli ja mam pacjenta na pokładzie przez kilka godzin chorego i nie mam możliwości umieszczenia go w szpitalu. To nie jest sytuacja normalna, więc mówienie o tym, że dopiero będziemy testować, to ja jeszcze raz powtarzam, to już jest przetestowane, ten system jest niewydolny. No dobrze. A co się stanie, jeżeli załóżmy, że Częstochowy ogłoszą żółtą strefą, czy powiat częstochowski w sobotę? Co to w Państwa przypadkach zmienia? W naszym przypadku to nic nie zmieni, chyba że to ograniczy, w co nie wierzę, radykalnie liczbę zachorowań, bo to ma tylko przeciwdziałać wzrostowi liczby zachorowań. Natomiast ta liczba zachorowań, jeżeli ona jest w skali kraju około 3000, myśmy to już przepowiadali wcześniej. Jeżeli liczba zachorowań przekroczy 1000, to system już będzie testowany. Natomiast jeżeli ona jest w granicach 3000, to system już jest niewydolny. Jak to u Państwa wygląda z zabezpieczeniem chociażby tych ubrań ochronnych? Macie Państwo zabezpieczenie, czy to już jest na gry? Prawie w to jesteśmy zabezpieczeni. No tu muszę powiedzieć, że dzięki marszałkowi województwa i skorzystaniu z funduszy unijnych uzyskaliśmy dostęp do środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych i prawie z tym nie mamy problemu. Troszeczkę mnie niepokoi to słowo prawie, to znaczy prawie to jest na granicy, że za chwilę coś się skończy? Nie, jeżeli te dostawy, bo one są sukcesywnie z Funduszu Górnośląskiego, będą utrzymane, to nie widzę tutaj zagrożenia. W Polsce mamy podobno 10 tysięcy respiratorów. Starczy, jak przyjdzie większa pandemia, Pana zdaniem? Tu znowu jest pytanie. Kto te 10 tysięcy respiratorów obsłuży, bo sam respirator, który stoi w magazynie, to do niczego nie służy. Do respiratora potrzebne jest jeszcze łóżko, na którym pacjenta trzeba położyć i wykwalifikowany personel, który ten respirator obsłuży, żeby pacjent był bezpiecznie. A borykamy się w tej chwili, ta sytuacja też jest w Częstochowie, z brakiem personelu, który jest zakażony albo jest na kwarantannie. Zespół szpitali miejskich to wyraźnie w tej chwili pokazuje, jak dramatyczna jest sytuacja. Zostajemy później z jednym SOR-em zabiegowym, który nie jest w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów, a to nie jest sytuacja kilkugodzinna czy jednodniowa, tylko to będzie wielodniowe. Później następne szpitale przeładowane również borykają się z brakiem miejsc i brakiem personelu. To jest krąg zamknięty. Jeżeli jakieś oczko z tego wypadnie, to drudzy nie są w stanie przejąć tych wszystkich obowiązków. Czyli za mało łóżek covidowych, za mało lekarzy, którzy zajmowaliby się, pielęgniarek, i to za chwilę może pęknąć. Dobrze rozumiem? Tak, a tych lekarzy i personelu będzie brakować, jeżeli taka będzie organizacja i wszyscy pacjenci będą trafiali do szpitali rejonowych, które nie są w stanie ich przyjąć. No to najważniejsze. Jest problem, nawet pacjenta covidowego trzeba dla niego znaleźć miejsce, wywieźć. Mamy to, proszę popatrzeć, jak są obciążone nasze karetki, chociażby transportowe. Wyjazd do Raciborza, przewiezienie pacjenta, to jest minimum 5 godzin, tak? Łącznie z zabraniem pacjenta, przekazaniem i powrotem, tyle czasu nie ma jednego zespołu. Rozumiem, to szybko dosyć jadą. Jak 5 godzin, myślałem, że więcej, z 8 godzin. Że tak powiem, mamy sprawnych pracowników, sprawny sprzęt, starają się. Dobrze. Jeszcze jedna kwestia, no została nam tylko jakaś profilaktyka, ale jak tak obserwuję, panie dyrektorze, chociażby gdzieś tam w galerii, w kościele, no to część ludzi w ogóle się nie przejmuje maskami i oczywiście mówią, że pic na wodę ten koronawirus, ktoś na tym zarabia i to wszystko. Pan też tak uważa? Tak ludzie mówią, póki ich to nie dotknie lub kogoś z rodziny. Natomiast no to również jest wina ministerstwa, rządu.
społeczeństwo w dezinformację, bo jeżeli się ogłasza publicznie, że koronawirus jest w odwrocie, że już go pokonaliśmy i że sytuacja jest świetna, to trudno się dziwić ludziom, że chcą, ci co chcą, to w to wierzą i nie przestrzegają tych środków, narażając siebie, ale co gorsza, jeszcze narażając innych. No to życzę dużo odporności, panie dyrektorze, no i ratujcie nas, woźcie nas po tych szpitalach, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Mogę tylko powiedzieć, że ratować będziemy i zrobimy wszystko, co w naszych możliwościach, natomiast możliwości nasze niestety są przez system ograniczone. To przepraszam, jeszcze pana nie pożegnam. Jeszcze raz zapytam, jeżeli ktoś ma gorączkę, ból głowy, zaczyna nie czuć smaku, co powinna taka osoba zrobić? Powinna się udać do ośrodka, dzwonić od razu do was? Nie, powinien zadzwonić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. A jak się nie będzie mogła dodzwonić, bo mówi się o tym, że do ośrodka się dodzwonić, to prędzej do Watykanu się można dodzwonić niż do jakiejś przychodni. No na pewno nie zastąpi tego, ja wiem do czego pan zmierza, bo mamy to na co dzień. Jeżeli jakiś element jest niewydolny, to kończy się to na pogotowiu ratunkowym. Tak? Ale tak, na pewno nie jest to przypadek dla zespołu ratownictwa medycznego, bo niby co my mamy z tym pacjentem zrobić, tak? Który ma objawy, nie wymaga hospitalizacji, tak? Wymaga jedynie testu. I tu nie tłumaczenie, że nie można się dodzwonić, no są instytucje od tego, żeby to sprawdziły, czy można się do ośrodka dodzwonić, czy on pracuje, czy nie. To powiedzmy, gdzie na policję mamy dzwonić? Padło na POZ, że on nie pracuje, bo ja znam placówki POZ-owskie pracujące uczciwie, przyjmujące pacjentów i żeby ta łyżka dziegciu, bo wiem, że nie wszyscy się tak starają, żeby tu nie zamydliła tego obrazu podstawowej opieki zdrowotnej, że on w całości źle pracuje, niedobrze. No niestety tak jest, że część, nawet znikoma, może rzutować na obraz całości. Pan sugeruje, że pacjent, który dzwoni do ośrodka, do lekarza, nikt nie odbiera, bo albo jest zajęty, albo nie odbiera w ogóle. Ewentualnie przepraszam, bo być może i tak się zdarza, że ktoś słuchawkę na rejestracji odkłada, bo ma pacjentów przy okienku i nie jest w stanie po prostu tak pracować. To ma dzwonić na policję, żeby policja podjechała i sprawdziła, dlaczego tam nikt nie odbiera tego telefonu? Raczej nie policja, a organem kontrolnym tutaj jest NFZ. I co? I pan sugeruje, że ktoś z NFZ-u pojedzie do przychodni i sprawdzi, tak? Były takie przypadki. Były takie przypadki, bo miałem wrażenie, proszę złożyć skargę, a my ją rozpatrzymy w ciągu 30 dni. Tak, tutaj pierwszym organem jest Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który sprawuje nadzór i oni mają możliwości kontrolne, żeby sprawdzić, czy przychodnia rzeczywiście działa, czy nie działa. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, pan Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, życzę dużo zdrowia wszystkim.